Także siemaneczko, rzemeczki, ja jestem Emil, czyli wasz ulubiony youtuber. No i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. A dzisiaj porozmawiamy sobie, jakby przedstawię wam newsa takiego, że Murcix zerwała z mikserem. Także bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Dokładnie, moi drodzy, dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o zerwaniu Murcix z mikserem, czyli znanej pary na YouTubie, gości od Freeza, dokładnie, z jego ekipy. Także jeszcze przed obejrzeniem, moi drodzy, tego materiału, tylko zachęcam was do zapierdolenia subskrypcji oraz łapeczki w górę, mam nadzieję, że demonetyzacji ja to nie dostanę. Oraz pamiętajcie o wbiciu na mojego Instagrama, bo za każdego followa ja wam się oddzięczam spamem serduszek pod waszym właśnie, na waszym profilu. No i jak polubicie moje najnowsze zdjęcie, bo jak tego nie zrobicie, no to ja wam nie zrobię tego spamu serduszek, także wiecie co robić. A już lecę do materiału. Wczoraj między godziną 22 a 23 na Instagramie Murcix oraz Mixera pojawiła się relacja, w której właśnie wyjaśniali całą tą sytuację. Teraz wam właśnie ją pokażę. Cześć, piszemy ten post razem z Martą i jako, że na co dzień śledzicie nasze życie w internecie, czujemy się zobowiązani do poinformowania was o tym. Jakiś czas temu zakończyliśmy naszą wspólną przygodę jako chłopak i dziewczyna. Po wielu wspaniałych i tych mniej wspaniałych chwilach doszliśmy do wniosku, że w końcu musimy podjąć dojrzałą decyzję i stwierdzić, że na ten moment nie jesteśmy po prostu osobami dla siebie. Jako, że my podchodzimy do całej sytuacji z dystansem i szacunkiem, o to samo prosilibyśmy was. Dziękujemy. Podobny post właśnie pojawił się wczoraj na relacji Murcix na Instagramie. No i ogólnie na Instastory właśnie dzisiaj Mixera, tam ktoś się spytał, co, czy będą jakby wyjaśnienia, jeśli chodzi o zerwanie z Murcix, no i tam odpowiedział Mixer, że prawdopodobnie taki materiał powstanie i pojawi się albo na jego kanale, albo na kanale Marty, także myślę, że w niedługim czasie dowiemy się, dlaczego właśnie Marta z Mikołajem ze sobą zerwali i w ogóle, ale ogólnie szanuję za to, że po prostu oni nie robią z tego jakby takiej grubej afery, że o zerwanie w ogóle, kurczę, tutaj przeżywania, jak to na przykład było w przypadku Stu i Fagaty, że ta Fagata potem płakała na live, w ogóle jakaś tego gruba afera się zrobiła, tutaj takie normalne, spokojnie jakby rozstanie, także ogólnie szanuję. Także moi drodzy, co o tym sądzicie, możecie napisać w komentarzu. Wiadomo, każda para jakby się ze sobą najpierw schodzi, jest ze sobą, a potem po prostu ze sobą zrywają. To jest chyba normalne, takie jest życie. Także no trudno, tak się stało, tak się stało dla fanów Marty i dla fanów Mixera, no to będzie wiadomo, jakieś przeżycie i w ogóle. Dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce w górze, teraz szybko doklikajcie, dokładnie wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na Snapa, wszystko macie w opisie, linki do tego. Dziękuję, widzimy się w kolejnych materiałach. Od poniedziałku startuje maraton puszczania piosenek w sklepie, także szykujcie się, bo będzie się działo i będziecie mieć dawkę śmiechu gwarantowaną, także to tyle, jo.